Park w Zatoniu, jedno z najcenniejszych historycznie miejsc w okolicach Zielonej Góry. W XIX wieku park urządzony był na sposób francusko-włoski, z fontannami, grotami, posągami zwierząt i nimf oraz strumykami. Drzewa i to, co jest taką ostoją, i te 150 lat i 200 niektórych okazów, no to tak by się chciało, żeby ci świadkowie historii po prostu z nami zostali jak najdłużej. Obecnie park jest zaniedbany i przetrzebiony. W 1958 roku uznano go za rezerwat przyrody, jednak w 1992 roku ochronę zniesiono, nadając mu status parku zabytkowego. Te zabytki trzeba ratować. To spotkanie miłośników parku, architektów, historyków i samorządowców. Burza mózgów prowadzona na terenie parku miała odpowiedzieć na pytanie, jaka przyszłość czeka to miejsce. Chyba droga jest bardzo daleka do tego, no aczkolwiek inicjatywa jest na pewno słuszna. Sam park to 52 hektary powierzchni. Przeprowadzenie rewitalizacji na takim terenie to duże i kosztowne zadanie, ale do zrobienia, podkreśla autorka koncepcji rewitalizacji. Mamy zrobić rewitalizację dróg, infrastruktury, doprowadzić prąd, tak? Musimy zrobić rewitalizację budynków, małą architekturę. To są wszystko obiekty budowlane, tak? Czy jest to do zrobienia. Rolą samorządowców w tym projekcie jest znalezienie źródeł sfinansowania tego przedsięwzięcia. Jak zauważył wójt gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski, można skorzystać stać chociażby z ZIT-ów lub ze 100 milionów złotych, które miasto otrzyma po połączeniu z gminą. Wielkość tego parku, 52 hektary, ilość obiektów, które tutaj były, no mogą wskazywać na to, że podzielimy tę rewitalizację na wiele etapów, tak żeby kiedyś dojść do być może pełni urody tego miejsca. Eksperci podkreślają jednak, że na sfinansowaniu rewitalizacji nie kończą się wydatki. Zabytkowy park w Zatoniu trzeba będzie utrzymać. To też kosztuje niemało. Samorządowcy, rewitalizując tego typu miejsca, analizują wszystko pod kątem finansowym. Często myślą tylko o zrealizowaniu projektu, a nie pamiętają też, że w kolejnych latach należy wydawać kolejne pieniądze na utrzymanie tych obiektów. Na razie powstała koncepcja przebudowy parku w Zatoniu. Kolejny etap to szczegółowy projekt. Pierwszych efektów rewitalizacji możemy spodziewać się za 2 lata.